Okazuje się, że przepłynęli kajakarze tylko jeden ocean atlantycki i to 5 razy. 2 Niemców, 1 Brytyjczyk i 1 Polak. Ale Polak pazerny na pływanie to 2 razy. Ten Polak to przed nami stał. Nie? Ale teraz tak. I tu są 3 takie linie charakterystyczne. Zielona to jest linia prosta do Fortalezy. Fortaleza to takie wielkie miasto, 1,5 miliona mieszkańców. I to jest 3200 km. Miałem płynąć po dwoma kursami. Tu punkt zwrotny, no i tam do Fortale drugi. A najciekawsze jest linia czerwona. To jest faktycznie odwzorowana trasa mojej wyprawy nad dnem Atlantyku, bo miałem taki specjalny system o nazwie SPOT, taki GPS, że co 10 minut był sygnał, gdzie jestem. I to jest takie punkty. Co 10 minut dokładnie moja trasa. I zamiast 3200 km po Nieprosji, ja tu zrobiłem 5500 km. I tu już blisko Ameryki, ja byłem dokładnie na trasie. Ale tu w końcówce prąd północno-brazylijski i wiatry, no tu dawały to, że ja wylądowałem na Karolu, te 210 km tam. I teraz, ta pierwsza wyprawa była trochę mało ambitna, bo to między kontynentami Afryki, Ameryki Południowej. I to jest ta trasa. To było najwęższe miejsce Atlantyku. No i potem co? Czas było, żeby mieć bardziej ambitną trasę, to też znowu między kontynentami zaplanowałem Europy, a Ameryki Północnej. I to widać, że najszersze miejsce Atlantyku. Ja sobie tak poprzeczkę podniosłem wyżej, no żeby co, no to nie robić co prawda ocean ten sam, ale na trudniejszej, dłuższej trasie. Też tak. Most na rzece Tag. To jest mniej więcej 10 km do ujścia do oceanu, wieża Belen i przód kajaka. Tu już jest antena w pozycji roboczej, widać wyraźnie lampę nawigacyjną, no i nazwę, no i kajakarz, dobrze, płynę sobie. Zresztą Ricardo Bravo nawet z wody mi zdjęcia robił, płyniemy dalej. Ja tam się wdzięczę tego, no bo to... I tu już jedno z wielu takich tych selfie. Po pierwszej wyprawie miałem chyba 3, dziennikarze narzekali, tam jest. Tyle artykułów różnych, a stale te same zdjęcia można dawać, nie? To ja teraz robiłem dużo. I to była moja największa porażka w tej wyprawie. To jest ocelarka firmy Katadyn ze Szwajcarii. Najlepsze ocelarki na świecie robią. A ja inżynier, mechanik, nie potrafiłem jej skutecznie uruchomić. Udoiłem tylko 20 litrów, a nowa ocelarka. Ja 16 razy ją wymontowywałem z tej baklisty i sprawdzałem, uszczelniałem, robiłem. No. Załamałem się przy takim punkcie w instrukcji obsługi. Jeśli zrobiłeś to wszystko, co oni tam jest trzeba, widoczny jest jakiś błąd wewnętrzny. Należy ocelarkę zakonserwować, tą membranę głównie zakonserwować i wysłać całe ustrojstwo do serwisu. Ale taki byłem trochę smutny, bo kurczę, tyle luda, nie? A tu tylko 0,5 litra. Nie? Ale ja miałem też szczęście. Wszyscy się zjawili duchowo. Nikt jak fizycznie. A czy duchy piją? No i 0,5 litra była dla mnie, ale atmosfera wspaniała. No nie, niesamowite było, tak. To gdzie jestem, to się orientowałem na podstawie GPS-u. Miałem tych GPS-ów, bo to ważne, gdzie jest to nie da co, ani gdzie jestem. 5 różnych takich, nie zależy od ciebie. A jak płynąć, to miałem brysole, 2 brysole. Jedno na kabinie i tu jest jak 180 stopni, a czy płynę na południe, a tu jest trochę mniej niż 180. Aha, jeszcze to. Tu kamizelkę ratunkową miałem, bo to przepisy wymagają, ale jej nie używałem, a żeby jej nie zgubić, miałem ją głęboko schowaną w komorze bagażowej. A dlaczego? Wyobraźcie sobie Państwo tak. Mam nałożoną kamizelkę ratunkową i szwendam się po pokładzie, znaczy pełzam, nie? No i że coś tam jest, taka niezdara i spadam do wody. No i zanim się zorientuję, że jestem w wodzie, silny wiatr i kajak mnie odpływa. Ja staram się go dogonić. Kurczę, wiatr za silny, nie daje rady. Kiwam, gwiżdżę, wołam, wracaj. No i co, ja jestem bezpieczny, nie? Mam kamizelkę. No ale kajak sobie popłynął. Na co mi ta kamizelka? Ja miałem schowaną. Ja w takich wypadkach nakładałem uprzą żeglarską na sobie. Byłem przywiązany do kajaka liną. Taka pępowina. Gdybym spadł i tego, kajak mi nie odpłynie, bo ja po tej linii potrafię się wciągnąć do kajaka. Nie? I ta lina była dla mnie ważniejsza niż kamizelka. Nowy rok, myślę tak 2 dni robocze chyba się kapną, że trzeba opłacić. Nie? Następną ratę za ten prepaid. Nie?
I wysłałem 5 sygnałów, wcisnąłem to, 5 sygnałów help, bo to przez godzinę, jak wcisnę się, wysyła co 5 minut help. Mówię, 5 sygnałów chyba starczy, nie? I cancel help. Dostałem wiadomość od Andrzeja Mińskiego, stratega wyprawy. Odzwonić się nie spodziewałem, bo on nie chciał nic wiedzieć, ale tak symbolicznie do niej też wysłałem. I taką wiadomość dostałem. Olek, odebrałem 5 sygnałów help i 1 cancel help. Powiadomiłem ratownictwo okrętowe. Co się dzieje? Wiecie, jak to głupie uczucie? Pusto jest, a ci tak prosto na mnie. Ja kiwam do nich tego, a tu nic. Nie, nie, nie. I ten statek przypłynął obok mnie 30 metrów. I nikogo nie widziałem. Tu na nadbudów znikł, ani mi nikt nie grozi, ani nie kiwa, nic. Oni chyba poszli wtedy na lunch czy coś. Autopilot prowadzi statek. No i tak przeleciał tylko mnie. No dobrze, koniemy. I długość fali to jest od grzbietu. To jest taki największy wierzchołek fali. Od jednego grzbietu do drugiego. Nie? To jest długość fali. I to te najdłuższe to by gdzieś około 100 metrów. Nie? Od jednej górki do drugiej. A wysokość fali od górki do tej dolinki. Ale to jest odległość, to jest 50 metrów. I teraz jak ja tutaj kajakiem płynę, to nie to, że 9 metrów się na mnie wali. Tylko podnosi mnie tutaj ta fala. W górę i dla mnie najważniejsze to, co się załamuje. A to było gdzieś tak pół metra, półtora metra. Ale to już było uderzenie taki pionowa ściana. Tu miałem różne liny. I jak wiedziałem, że będzie sztorm, albo takie silne wiatry, że nie dawałem rady pod nie płynąć, to wystawiałem 3 dryf kotwy, ale je obsługiwałem tutaj, gdzie mam wejście do kabiny, osłaniany jeszcze byłem tymi pałąkami, a potem tymi linami przeciągałem te drywkotwy na dziób, że te drywkotwy były przed dziobem głęboko w wodzie, a siła działała na dziób. Wtedy mi ustawiała kajak te drywkotwy dziobem pod wiatr i pod pale, wtedy najłatwiej mogłem przetrzymać sztormy. I teraz tutaj widać, na dziobie miałem 2 panele słoneczne, ale tak elastyczne, takie cienkie, przyklejone na kabinach. A tu wentylator, ale to z panelem słonecznym, który działał tylko w dzień, jak było słońce. Ale słaba wentylacja. No dobra, jedno selfie, tam wiele SMS-a. Ster urwany, konieczna naprawa na lądzie, potrzebny jest spawacz, spawarka i elektrody kwasotorne. Życie i zdrowie niezagrożone. A żeby się nie martwili, że coś tam, bo ja się za dużo martwię. Nie? Piotr mi napisał tak, aha, nie wiem, Piotr uwzględnił z Andrzejem Mańskim. Olek, płyń do najbliższego lądu. A najbliższy ląd to Bermudy, 400 km. I bardzo ciężko mi było tak płynąć w tym kierunku, gdzie ja chcę, bez użycia steru. I sobie pomyślałem, tak, ja jestem dosyć zaradny, że wspominałem, że na rufie był taki szczątkowy uchwyt. Ja wykorzystałem ten uchwyt. Przy pomocy linek, sznurków, trochę nakrętek, śrub. I zawiesiłem tak awaryjnie ten ster i on tak się trochę kiwał na boki, ale trochę działał. Patrzę kątem oka, o, ekipa blisko, a ja cały goły, tu rozbabrany w środku, a tu miało być eleganckie, nie? Więc szybko do kabiny robię porządek, wszystko, a oni potrafią blisko wołają, Olek, Olek, no to proszę dalej, to będzie tego, no nie słychać, ale jeszcze dalej. A mnie nie ma. Tak ja zrobiłem porządek, to a miałem strój taki bojowy, jak tu mam koszulkę, ale nie zdążyłem, taki radosny, prawie goły wychodzę, no proszę tu. I widać, nie? Tylko zdążyłem się ogacić, nie? I taki tutaj radosny, witam. Nie? To były najwspanialsze 3 godziny na oceanie, jak miałem. No dobrze, z czym kto tutaj do mnie probitał. Taką łodzią przypłynęli. I tutaj już, wiesz, taki goły, bo to jest takiego wrażenia. I udzielam już wywiadu i zobaczcie komu. Tu. Jest, siedzi u mnie w kokpicie, taka wspaniała dziewczyna, Dorota Wysocka-Sznepf z Telewizji Polskiej 1, jest w Waszyngtonie. Po 3 godzinach, tak smutno, no nie odpływają, ja jeszcze mam do Bermudów 200 km. Tu wychodzę tak z kabiny, bo miałem paszport wyciągnąć, i dobrze dalej, a Piotr to filmował. To później w telewizji był film. Ja wypełzłem na beton. Zobaczcie, jaki mocny beton, wielki. Samochód na nim stoi, nie? Ale po 4 miesiącach kiwania się, po ciężkiej jeszcze nocy, ja czułem, że ten beton się chwieje. Nie? Żeby zdynamitalizować chwianie tego betonu, to ja się chwiałem. Tak jak poważnie pijany człowiek. Nie?
Jeden z tych panów mnie podtrzymała, żebym się nie wywrócił. Ja jedynie tym panem powiedziałem tak. Broni nie mam. Narkotyków nie mam. Alkohol wypiłem. No i mnie trochę chwilę. Potem kajak na hop, 20 km do St. George, już była taka poważna odprawa, już na dobre, na dobre. Już jestem w St. George, to miała być odprawa paszportowa, już tam prasa, radio, telewizja czeka, a ja tam zużyłem reklamację. Ale ja tam. Zobaczyłem taki wielki napis, witamy na słonecznych Bermudach. Zobaczcie, jakie słoneczne, my tu schowani pod dachem ulewa. Bardzo dobrze, że zaczęli myć te Bermudy na moje przybycie. To czemu tak późno? Akurat wtedy, jak ja mam dobić, wyjść, nie, to ulewać. Tak. Co to oznacza? Lubię to. To jest okej? Okay? Nie, to jest takie ogromne. Ja nie miałem więcej rąk, nie? Tylko dwie. To jest takie ogromne, okej. Okay. Gęba roześmiana, zadowolony. Pokazuje, okej, okay, wspaniałe. I mówię tak, ja popłynę na Florydę. A wy uciekajcie na Bermudy, przecież tam się zbliża. No i oni zrozumieli i tyle ma ten Floryda. Dobrze. Wiatr miałem takie, z tej strony, silne, ponad 20 węzłów. I teraz, żeby tam trafić, to ja nie płynąłem tak. Bo przecież te wiatry by mnie zepchnęły tu. Ja musiałem płynąć gdzieś mniej więcej tak. I tu sprawdzałem na tablecie, jak ja mam drogę nad dnem. Nie? Jak ja tutaj płynę tam, wiatr mnie spycha, to ja tak się posuwałem, o tu, po linii prostej tam, ale kajak w ten sposób, ja tu wiosłuję i kontroluję, nie? Nie mogę być ani tam, ani tu, ledwo dawałem radę, bo się mi da. I tak się posuwam tu, żeby w tą małą kropkę, czyli wejść do tego portu trafić. A patrzcie, tak wyglądała moja odprawa paszportowa. Polak przypływa kajakiem do Ameryki, do USA. Wychodzi szef urzędu, tu grabula, zdjęcie sobie ze mną robi i mówi tak. To było wszystko przygotowane, tak, nie? Dzięki Hugh Grangerowi, partnerowi biznesowemu Piotra Chmielickiego. I mówimy tak, teraz niech pan płynie tak nieoficjalnie tu, nie? Tu odprawy tak nie będzie, dopiero odprawa będzie za tydzień. Dzień przybycia Aleksandra Doby do Newsman na Beach, to będzie dniem świątecznym. I tłumy miały mi witać. 30 godzin bez przerwy wiosłowałem, żeby zdążyć tam na metę do Newsman na Beach. Cały dzień, całą noc. Ja w nocy myślałem, że trochę podrzemię, ale gdzie tam? Musiałem zasuwać, bo tam widziałem, że tłumy czekają. I to już ten ostatni dzień przed dobiciem do mety. Ja jeszcze cierpiałem z zapaleniem spojówek. Już nie miałem sił. Piotr tam był na łodzi z dziennikarzami, tam poganiają. Ja mówię, już nie mam sił, nie mam tego. Ja muszę chociaż śniadanie zjeść. Ja to śniadanie zjadłem dopiero 14 następnego dnia. Sam siebie tak dopingowałem, bo widziałem, że tłumy czekają. I ja tak patrzę, bo wtedy stałem przy takim kołku. Ja płynę pod prąd jeszcze, nie? Się spytałem tam na łodzi, ile jeszcze ten pod prąd będzie? No tak po konsultacji, ten pod prąd jeszcze miałem 3 godziny płynąć. Co to po dwóch byłem już na mecie, nie? Ale końcówka mnie gnębiła pod prąd. No dobrze, płynę tam. Dalej, proszę. I w końcówce miałem eskortę kajakarzy, tak gdzieś i około, no, tam było kilkadziesiąt. I płynę w takiej eskorcie honorowej, proszę dalej. Tu może nie wiem, czy jak jest taki napis, jesteś moim bohaterem, Olek, po drugiej stronie miałem napis taki, Olek, you're my hero. No, płynę, to widzę, ja mam oczy zmrużone, bo to Piotr mi ma się uśmiechać, tak jak mam zapalenie spojówek, wiatr mi tutaj w oczy, ja taki zmęczony. No ale cóż, muszę płynąć. No dobra, płynę. I dalej proszę. Ja przepływałem koło klubu żeglarskiego. Zobaczcie, panowie w eleganckich mundurach, tu komando Dan Kolasa, flaga polska, ten pan ze szczelby wiatrówki strzelał salwy honorowe. Panie też w eleganckich mundurach. Ale piętro niżej, proszę. Ale już tak, jedną nogę na kajaku, drugą jeszcze na lądzie europejskim. I tu uwaga, ostatnie sekundy. I dokładnie o 16.08 czasu miejscowego odepchnąłem się od lądu europejskiego. Chciałem coś podobnego zrobić. Pierwszy krok na ziemi amerykańskiej, nie? I pytam się za pośrednictwem Piotra, jak to tam ma wyglądać. Nie? Pierwsze moje pytanie, no, pan komandor Dan Kolasa, tam, co mi wita w klubie żeglarskim z daleka, dorwał mi pierwszy dwoma rękoma, trzymał mi ręce, mam dwa tu ręce,
pół minuty, żeby jemu wszyscy zrobili zdjęcie. Nikogo nie dopuszcza, bo on pierwszy mnie tutaj wita, a Piotr Mieliński tu za nim. No? Ja taki goły, już dopiero po chwili się ubierałem. Dobrze, dalej. A, i tłumy na mnie czekały. Ja miałem podejść do 40 metrów. Na plecach miałem taki napis. Jak leżałem na ziemi, to było wyraźnie widać. No? Po chwili ja zdjąłem tą koszulkę i tłumaczę tym ludziom, że ten napis Polska, co ty wszyscy rozumiecie, to jest Polak po polsku. A to, co miałem z przodu, to co to miałem? Kto zna? No co to jest? Więc ja im wytłumaczyłem, że to na pierwsze to jest orzeł biały, godło Polski. I ja jestem dumny, że jako Polak mogę was tu wszystkich powitać symbolicznie. Przypłynąłem z Polski kajakiem i ja jako Polak witam nas wszystkich tutaj serdecznie. Nie? Potem więc tak, ja nie mogłem tym tłumom powiedzieć, że jestem zmęczony, idźcie sobie, nie, ja pójdę spać. Ja byłem tam jeszcze 3 godziny i się uśmiechałem, mimo tych tam zapalenia spojówek, coś, nie, uśmiechy, zdjęcia do motografii. 3 godziny, nie? Do ostatniego klienta byłem. Potem też nie poszedłem spać, tylko do baru Ilanskiego jeszcze popił. A, podali tam pierogi, dlatego tam, podali nam na próbę 2 rodzaje. Ja próbuję jedno, a takie dobre, dajcie jedno i drugie, nie? A popiliśmy Guinnessa. No dobrze, proszę bardzo, dalej. O. I tu jest teraz cała mojej wyprawy. I miałem ten system nawigacji spot, taki zbędny GPS i odzorywane, co tu jest co jedną dobę, nie? Ale to dokładnie co 10 minut było. I start z Lizbony, bo tutaj są daty 5 października, tu już są pierwszy sztorm, potem tam inne. Tu mniej więcej zwrotni Kraka. Ja byłem no, nawet częściowo na południe od Wielka Raka. Tu, aha, tutaj ja mogę wam państwu pokazać tak. Trójkąt Bermudzki jest od Puerto Rico, od Bermudy i Miami na Florydzie. I w tym rejonie, w tym trójkącie bermudzkim, to widać, ja się tu 40 dób pałętałem na małym obszarze. Aż w końcu coś nie wytrzymało. Starcie urwa, wylądowałem na Bermudach. A to jest trasa na żaglowcu z Bermuda. Miałem dopłynąć tu, ale tutaj pani kapitan, nie dopłyniemy i stąd dopłynąłem sam do dawnej trasy. I potem jeszcze 25 dób, żeby do Florydy. I teraz takie fakty. Ta trasa z Lizbony do Bermudów to jest najdłuższa trasa w historii kajakarstwa, jaki kajakarz kiedykolwiek przepłynął. A jeśli chodzi o czas, to ja pobiłem swój dawny rekord długości przebywania kajaka na otwartym oceanie. A ile był poprzedni rekord? 99. No 99 do tej pierwszej wyprawy z Afryki do Ameryki Południowej, a teraz jest 142 doby do Bermudów. Do tego dokładam jeszcze 25 dob, to razem cały ocean mi zajęło 167 dob. Tutaj jesteśmy przed siedzibą, właśnie między dwoma budynkami National Geographic w Waszyngtonie, a to jest jeden z szefów, gdzie był Grosvenor w środku. Samolot za nisko leciał, jestem taki uczynny, tak trochę podbiłem wiosłem i szczęśliwie wylądował. Ta prezentacja to jest pani konsul i jej sekretarz, no i mój dobry duch wyprawy, Piotr Mieliński. Dwa wysokie wieżowce, które zostały zniszczone w wyniku ataku terrorystycznego, mniej więcej tutaj były. A teraz obok nich jest taki duży, większy wybudowany. Jeszcze elewację uzupełnili z tamtej strony, a już wysokość jest taka docelowa. My jesteśmy znajomymi na Facebooku, panie Aleksandrze. Mam dwa pytania. Po pierwsze, czy nie była możliwa taka wersja, żeby z Bermudów wpłynąć po prostu na Florydę bezpośrednio? Czy trzeba było wracać i całą tą akcję przeprowadzać żaglowcem? Czy trzeba było wracać na ten stary kurs? Czy po prostu nie można było bezpośrednio na Florydę popłynąć? Piątym z kolei sztorm jest ten, mi się urwał. Wiatr, ja cały czas walczyłem z wiatrami i sztorm gonił mnie na północny wschód, a ja chciałem na południowy zachód, nie? Ale jak padła decyzja o lekwinie Bermudy, to było akurat na północny wschód. Więc ja wtedy, mimo że był sztorm, to nie broniłem się drytkowami, bo on mnie sztorm gonił w dobrym kierunku, nie? Na Bermudy. Ja się wtedy cofałem na wschód i dalej na północ płynęłem,
niż ja się przed tym cały czas broniłem. Dalej, ja nie mogłem dać rady, nie? Jeszcze bardziej byłem na północy. Ale ta złośliwa bestia, jak się zorientowała, że wieje tam, dokąd ja chcę, to co zrobiłem? Obróciła się. Ja wiele razy prosiłem ludzi z Europy, z Polski, dmuchajcie do mnie. Z Europy dmuchali, to byłyby wiatry północno i wschodnie, nie? Pchałyby mnie tam, gdzie ja chciałem, a to nie. A ta bestia złośliwa obróciła się wtedy. Ja chcę płynąć na Bermudy, to wieje mi przeciwko. Idźcie z uśmiechem przez życie. Pogodnie, a tam te różne dolegliwości, no to jest nic drobne. Radośnie, z uśmiechem, dzielcie się tą pozytywną energią. Ja się z wami dzielę, zobaczcie, jak teraz fajnie jest. No. O, no, dobrze, tak trzymać. Dziękuję. Ze Szczecinie. Moje wybory są cały czas. Od 6 listopada do 31 stycznia można głosować adres www.olodoba.pl. Otwiera się stronę naszej biografii. Proszę zapoznać się z całą dziesiątką i głosować tak, jak serce dyktuje. Głosuję na dobę. Co dobę?